cześć, zapraszam na kolejny film, kolejną relację Pucharu Polski, tym razem Puchar Polski w Wałbrzychu z kategorią UC i C2. Zapraszam, cześć. I ruszyli! Tu mają do przejechania 8 ruch. O, zobaczcie, jak tutaj już ta moc poszła. Tutaj proszę, walczy zawodnicy Wrocławia. Każdy przepycha się do tego Top Gantena. Tak w tym sezonie troszkę słabiej, ale jeszcze kwasy całą. Tutaj byś odszedł jak granica potyka. Tutaj każda droga wypada. Jesteśmy po Pucharze Polski w Wałbrzychu. Wyścig ułożył się dość dobrze dla mnie. Zakończyłem go na 16 miejscu w elicie oraz 7 w kategorii U23. W tym czwartym z Polaków w kategorii U23, także dosyć fajnie. Zjawili się zawodnicy z zagranicy, dużo Czechów było. Zjawiło się też dwóch zawodników z czołówki Polski oraz tak naprawdę świata. Także tempo było bardzo mocne od początku. Ja jestem ze swojego występu w sumie zadowolony. Pierwszą rundę dosyć fajnie mi się przejechało. Przejechałem w okolicy 10 tam miejsca, 12 bodajże pierwszą rundę zakończyłem. Później tam parę miejsc straciłem i tak trzymałem się około 15-16 miejsca. Podczas wyścigu jechało mi się dobrze, jechałem równo, myślę. Myślę, że jakiś tam zapas jeszcze był, żeby depnąć na pewno. Podczas wyścigu w sumie zaliczyłem tylko jeden upadek. Uślizgnęło mi się koło po pierwszym takim zjeździe, ale nie był on groźny. Można powiedzieć, jedną pozycję przez to straciłem. Natomiast jechało mi się dobrze. Wyścig był... Na wyścigu mieliśmy do pokonania 8 rund. Trochę dużo jak przy takiej temperaturze, bo temperatura była 30 stopni. Ja wiem, regulamin UCI tak nakazuje, że tam pierwszy zawodnik musi w takim czasie i takim przejechać. Natomiast no, przy takiej temperaturze jakby jedno okrążenie biegu było, to by było łatwiej. No i też by więcej na pewno zawodników ukończyło ten wyścig. Bo cały wyścig ukończyło tylko 6 zawodników, czyli bez dubla. Ja ukończyłem z minus 3 okrążenia. Czyli 5 okrążeń kończyłem na 8. Wynik dla mnie jak najbardziej dobry, tym bardziej, że ostatni start w XC w Jeleniej Górze nie poszedł po mojej myśli. Tutaj udało się fajnie przebić od startu i pojechać dosyć mocno i pierwszą rundę. No teraz przygotowania do Mistrzostw Polski w XC, które odbędą się w Boguszowie Gorz. Pomiędzy prawdopodobnie nie będzie żadnego wyścigu, bo nie ma nic takiego, gdzie mogę wystartować tutaj w okolicy lub nawet gdzieś tam z wyższą rangą. Dziękuję bardzo za wsparcie mojemu klubowi Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyń. Dziękuję za wsparcie sponsorom takim jak Neo System Brodnica, Biker Budzyk Brodnica, Agroturystyka Mariany, Primo Bike oraz wszystkim innym sponsorom oraz partnerom, którzy mnie wspierają w tym, co robię. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!